Ewangelia świętego Marka, ósmy rozdział, wersety 27-33. Jezus z uczniami pod Cezareą Filipową. Widzimy, że padają dwa pytania. W pierwszym pytaniu jest mowa o tym, jaką ludzie mają opinię o Jezusie. Drugie pytanie, bardzo osobiste, wy za kogo mnie uważacie? Tak jak wczorajszy... Niewidomy przechodzi dwa etapy uzdrowienia. Tak uczniowie muszą przejść przez dwa etapy: od tego, co jest jakoś zewnętrzne, do tego, co im mówi serce, co mówi Duch Święty o tożsamości Jezusa. I Piotr, w imieniu uczniów, mówi: Jesteś Mesjaszem. To odpowiedź, która powinna zadowolić Jezusa, Piotra i nas. Piękna odpowiedź, ale zobaczmy, jaką wizję Mesjasza ma Bóg, a jaką wizję Mesjasza ma Piotr i uczniowie. Wizja Boga Mesjasza, o tym mówi zaraz Jezus, to cierpienie, odrzucenie, to śmierć, to zmartwychwstanie, które przynosi nowe życie człowiekowi. I nie ma zgody na taką wizję Mesjasza u uczniów. Jezus mówi im otwarcie o swoim locie, o swojej wizji bycia Mesjaszem. Mówi, że musi cierpieć, być odrzuconym, ponieść śmierć, żeby zmartwychwstać. Wizja Piotra i uczniów jest zupełnie inna. Piotr bierze Jezusa na bok, odłącza się od wspólnoty i upomina Jezusa. Jezus wraca do wspólnoty, gani Piotra, mówi... Ostre słowa, zejdź mi z oczu szatanie, blokujesz mi drogę. Myślisz po ludzku, a masz myśleć po Bożemu. Dlatego potrzeba nam otwarcia oczu, potrzeba nam otwarcia uszu, potrzeba nam słuchać Jezusa. Za chwilę usłyszymy to świadectwo Ojca, to jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Trzeba słuchać Jezusa. A nie siebie i swoich wizji Boga, bo inaczej stracimy to co najcenniejsze, stracimy nasze życie. Niech te pytania spod Cezarei Filipowej nam towarzyszą i zadajmy sobie to pytanie, kim dla mnie jest Jezus, kim On jest? Amen.